Siema, siema, jestem Rajus Ripley, to jest kończenie naszej serii sprawdzanie mapy. Dzisiaj widzimy ponownie mapę Piastów, jednakże dzisiaj w wersji drugiej, także wersja 2 powinna zawierać dużo ciekawych rzeczy. Zobaczymy też, co ona, jak się zmienia względem jedynki. Ja troszkę pomyślę, że jedynki nie pamiętam, ale... No, podczas sprawdzania na pewno dostrzegę jakieś różnice, także zobaczymy też, co będzie na tej mapie. Ale zanim jednak do tego przejdziemy, przeczytam wam to, co napisał autor. Więc jest to przerobana i troszeczkę powiększona wersja mapy, którą niedawno wydał. Mapa posiada 48 pól, dwie łąki, jedno na budowę gospodarstwa. Skup boży, skup słomy, skup drewna, sklep GS, samopomoc chłopska, handla zwierząt, mleczarnie, stacja opowiadania, sklep z maszynami, warsztatem. Okej, okay, i to właściwie tyle. Tam jeszcze ciekawostka, jakaś podana na obszarze polarnych, także sobie możecie sprawdzić. Sorki zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki. Między innymi Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co to na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition DFS 22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. I słuchajcie, witam was na Piastowie V2. Dzisiaj mapa właśnie wersji drugiej, jest to już chyba tak naprawdę, dla mnie wersja jest trzecia, bo jeszcze był wcześniej chyba Chmielinko, które było niemalże tą samą mapą, tylko tam troszkę pozmianą. Także to w sumie wersja trzecia, jakby nie było, dla mnie przynajmniej. No i co to się ogólnie zmieniło? Jest pol mlek, więc mapa, no mapa nie jest tam od Hubie chyba, nie? Z tego co wiem. W sensie może mogło być z tym, tylko na PC, tak, nie? Ale mniejsza. Mamy stację właśnie opanowania. Ja też szczerze powiem, nie wiem, czy jest sens sami wam pokazywać coś już po raz enty, bo w tej mapie zwykle to mało co się zmienia, a jak to się zmienia, to sami na lepsze, na gorsze. Czy tu będzie lepiej, czy gorzej, zobaczymy, nie? Ale mamy skup stacji opanowania w ten sposób, ogarniętą trochę taką większą. Już dalej mamy tu oczywiście statyczne gospa, okej, okay, ale tu chłopa ten zrobiony. Matko jedyno. No, więc tak to tutaj wygląda. Mamy też tutaj kolejny static gospo w ten sposób załatwione. Czy to jest na play? Nie, czy mi się wydaje? A nie, dobrze, już myślałem, że to się teksturę taką walną. No, gospa, to chyba wszyscy widzimy. Tam mamy drogę dalej, ale najpierw tak przejście po wiosce, by wam wszystko pokazać, dopiero potem pójdziemy dalej, nie? Więc tu mamy się ten GS-a, mamy tego Mietka. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, no cudo, trzeba chwilę poczekać, okej. Klasik. Tu mamy śmietnik jakiś, okej. Idąc dalej wioską, tu mamy też maszynkę jakąś sobie stojącą na podwórku. No i tu jest ten plac zabaw oraz boisko. Dobra. Gospo, kolejny statyk, jak sobie przejdziemy z tej strony. Tutaj tu mamy też skubelek, on tu pamiętam kiedyś był. Tu kiedyś biegła ta główna droga. Teraz jest trochę inaczej to rozwiązane. Ale jest skup zbóż, mamy wagę. Tak, jest waga. Uwaga, teren monitorowany. Czy jest tu kamera jakaś? Zaraz zobaczymy, czy jest tu kamera. Tu jest jedna kamera. Trochę teksturki chodzi, jak widzieć, ale okej, okay, jest kamerka. No i spoko, to jakieś tam jeszcze tego typu rzeczy. Także ok. Mamy tutaj też bardzo fajne. Trochę taki dołek jest duży, nie? Ale gospodarstwo ogólnie fajnie wygląda. Nawet spoczko, więc git. No, tutaj trochę tam gdzieś te modele to modele. Mamy też bina. Tego walniętego tu. No i trochę taki dziwny teren. Nie wiem, co to się stało, ale taki strasznie powodowany. Wydaje mi się, że chyba, nie wiem jak to wygląda w realu, ale chyba w realu by się to po prostu w sensie wymieszało po czasie, nie? Raczej, aż tak by mocno to się nie zrobił powodowane. W każdym razie to nie jest mapa realna, nie? Tylko tak mówię, że czasami z tymi górkami trochę autor przesadził, bo na przykład tutaj jest ewidentna przesada, ale tutaj no to też w ogóle, nie? Wydaje mi się, że no jest to kopiec kreta pewnego rodzaju, pewnie tam pod spodem śmietnik z jakimiś rzeczami. Ja wiem, że w tej wersji poprzedniej tego nie było. Dalej nie mamy dostępu do tego pola tutaj, a szkoda, bo tam jest zakręt, który był fajnie do zakończenia mapy. Wystarczyłoby już, nie? Zrobić. No i dalej mam ten problem, że nie mogę tu przejechać sobie na tą drogę, nie? No coś nie mogę wytrzymać z tym, już trzeci raz to mówię, chłopie, zrób tutaj tę kolizję usuń, nie? Bo to normalnie, to droga się prosi, żeby pojechać sobie, nie? No ale to tak wiecie, tak się śmieszkuje z tego, nie? Więc co dalej mamy? Jadąc tędy drogą, wychodzimy sobie już z Piastowa. Z Piastowa chciałem być z Pyśkowic, bo sobie nagrywam umocnianie. Właściwie chwilę przedtem. No i mamy tutaj skup drewna, tak? Jest ten tartaczek, jakiś tutaj zrobiony taki z jakiegoś landara, z drzewem. No i tu mamy taką wiatkę.
która tu ma pewnie. No, wszystko tu jest co potrzeba. Ogarnięte. Tutaj zakończenie mapy, znowu mamy jasny sygnał, że tam dalej nie pójdziemy. Ale mamy tutaj też wjazd w tę stronę. No i tu już trochę doszło coś, bo to będzie droga. Jest droga, fajnie. Trochę tutaj doszło do jakichś terenów. Mamy też lasek, który pamiętasz, jest zakończenie mapy. Tak jest, jest zakończenie mapy. No i tędy sobie jedziemy dalej. I tu już napotykamy kolejną drogę, proszę bardzo. Kolejna droga, to w ogóle też teren mocny. Ja lubię takie tereny, ale to już mocny fest. I zakończenie mapy, kolejne. No i tu mamy tą taką żwiróweczkę dojazd na główne po prostu gospo, znaczy na główną wioskę, do środka, do centrum wioski, nie? O, do głównego miejsca na wiosce, tak. Dokładnie. No, więc wrócimy sobie oczywiście tą drogą. Tu poletka, też spoczko. No i tędy jak sobie pojedziemy, to tutaj powinniśmy coś znaleźć. Nowego, bo to są ponownie nowe tereny, tak? Czyli tu mamy już no, znaki, tak? Bo tu mamy zjazd gdzieś. I tu pamiętam właśnie była taka fajna dróżka, ona sobie leciała gdzieś tamtędy do lasu, teraz tego lasu tu nie ma. Mamy pola, kolejne, jedno, drugie. Fajny pomysł jest tutaj z tymi drzewami, taka trochę mapa lekutko leśna, nie? Się tak zrobiła. Nie no, tu akurat teren jest fajny, na tych polach mi się podoba teren. Jest okej. Ale raczej to będzie taka mapka do pogrania sobie na singla niż na multika, ewentualnie z kolegą na jakiś chat gospo. Fajny też pomysł z tymi drzewami tutaj, które tak nam otaczają tę drogę, zaraz jedna z drugiej strony. Chociaż pewnie znalazł nawet przeciwników taki coś takiego, że się nie da zmieścić jakimiś maszynami. No i tu mamy też chyba zakończenie mapy, czy, no zakończenie, też w fajny sposób zrobione, myślę, że tam nawet nie widać coś dalej. Więc okej, poprawnie, jak najbardziej, w porządku. Coś tu jeszcze do góry można podlecieć? No, tak chyba tam niewiele się... Uuu, tam jakieś samochody. Samochody są. Właśnie, bo tu nie ma ruchu ulicznego, nie? Spokojnie można było tu i ruch poprowadzić uliczny. Nie, tam jest jeszcze ruch uliczny, okej. Ale tu jakby też się jeździło, to też spoko, nie? Więc pewnie tylko tutaj na głównym tym miejscu jest ruch. No i tu jest chyba tam miejsce na gospo. Obstałem, że to jest taki fajny, prosty plac na to, więc tu raczej gospo sobie budujemy. Troszkę tam te tereny się podniosły ze względu na to, że było lepsze zakończenie mapy. No może być, nie? Ale tutaj to jest naprawdę mocne, nie? Naprawdę mocno. Tak samo tutaj ten dołek też jest no przesadzony według mnie. No jednak trzeba to powiedzieć. Jasno, nie? Trochę ten teren się pobawił, ale idzie w dobrą stronę. Gdzieś niektóre tekstury może pasowałoby przeskalować. Chodzi o estetyki, nie wiem czy to są jego estetyki, czy on tak by u kogoś zamawia. Ale niektóre rzeczy to tak troszkę do poprawki. Wydaje mi się. Fajny dywan. Więc no, ludziska. Przypomnę cały czas o tym, że macie możliwość tej mapki ocenienia. Macie do niej, macie do ankiety, link w opisie. I tam warto było sobie zajrzeć, sprawdzić to. Ja chyba więcej tu już nie będę nic mówić tak naprawdę. Wydaje mi się, że wszystko co miałem to powiedziałem na temat tej mapy. Nie jest dużo, więc nie ma co nagrywać odcinka drugiego. To nie jest ten ukraiński PGR, który sprawdziliśmy prawie pół godziny. Więc... Cóż, no to tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tej mapki. Macie link w opisie. Trzymajcie się do kolejnych filmów. No i cześć. Pozdro. Na razie.